uwielbiam podróżować, więc bardzo dziękuję wam, że właściwie ta sesja dotyczy podróżowania. Widzieliśmy Króla Lwa. Byłem w każdym kraju na świecie i ludzie często mnie pytają, który kraj mi się najbardziej podobał. Nie wiem, który, ale wiem, które miejsce mi się najbardziej podoba. To jest sawanna. To są parki narodowe. I właśnie tutaj mieliśmy okazję zobaczyć w animowanej wersji, ale zawsze to miejsce, które bardzo lubię. Często podaję przykłady zwierząt, czyli wydaje mi się, że my często inspirujemy się światem zwierząt i takie zwierzę, które najbardziej kojarzy się z wolnością, to są ptaki, prawda? Nie tylko pasażerowie latają, ale latają też ptaki. I zastanawiałem się, dlaczego tak mówimy, że ptaki są synonimem wolności. Pewnie dlatego, że potrafią latać, chodzą po ziemi, skaczą po drzewach, niektóre potrafią nurkować, ale myślę, że jest jeszcze jeden powód, dla którego uważamy, że ptaki są wolne. To jest to, że w Polsce mamy 451 chyba gatunków ptaków, z czego 81, to nie są pewnie bardzo precyzyjne dane, gdzieś tam znalazłem, nie udało mi się już z nich zweryfikować, ale 81 gatunków ptaków, czyli 18%, zawsze zimuje w Polsce. I kolejne, powiedzmy 19%, czasami zimują w Polsce. Tak, ale wygląda z tego, że 2/3 ptaków, gatunków ptaków, wylatuje gdzieś cieplej na zimę. Tak? I takim najbardziej chyba znanym ptakiem to są bociany. Niektórym się kojarzą z tym, że przynoszą dzieci, innym się kojarzą z wędrówką gdzieś tam do ciepłych krajów. One co roku, gdzieś mniej więcej teraz i parę tygodni wcześniej zaczęły wylatywać do Afryki. Lecą tam powiedzmy z prędkością 45 km na godzinę. Codziennie pokonują, jak przeczytałem, od 50 km do 200, a jak już znajdą się nad Afryką, gdzie są korzystniejsze warunki pogodowe, to ponoć nawet latają po 700 km dziennie i niektóre z nich dolatują aż do Kenii, skąd częściowo pochodzę. I to zdjęcie, które tam widzicie, to nie jest bocian, który przygląda się żabie. To jest zdjęcie, które zrobił mój przyjaciel, jak byliśmy w parku narodowym w Samburu w Kenii. I to zwierzę tam na dole to jest krokodyl. Okay? Ten bocian po prostu droczył się z krokodylem. Wiecie, stał tak przy tym krokodylu, ten krokodyl tam się zbliżał, próbował chapsnąć go, więc on tam odfruwał ze 2 metry i znowu sobie podchodził do niego. Nie wiem właściwie o co to chodziło, ale po prostu tak się zabawiał. Tak? Więc to są ptaki, które naprawdę bardzo daleko latają, chyba dlatego, że nie lubią zimy. Ja też, tak jak bocian, nienawidzę zimy, chociaż urodziłem się w Polsce, w Łodzi, to jakoś nigdy nie polubiłem zimy. I moi przyjaciele, moja rodzina mówili mi, słuchaj Sławek, no przestań już wreszcie narzekać. Ile można narzekać na zimę? Co roku? Musisz się przyzwyczaić. Nie dasz rady zmienić klimatu. Jak tak usłyszałem, jak to nie dam rady zmienić klimatu? Znaczy, zacząłem kombinować, żeby może zbudować taki duży parasol nad Warszawą w zimie. Wiecie, że jak ten śnieg pada, niech sobie pada gdzieś indziej, tak? To znaczy, po co w Warszawie? Po co nam te wszystkie odśnieżanie, mrozy i tak dalej? Ale szybko doszedłem do wniosku, że to może być niewykonalne z punktu widzenia finansowego, technicznego, a także społecznego, bo pewnie połowa warszawiaków by mnie wykleła, że co ja się tam bawię w Boga czy kogoś, to znaczy nie mogę po prostu zmieniać klimatu, tak? Więc postanowiłem naśladować bociany. Tak? I tak jak one, zimować w tropikach. I pomysł fajny, wydawało mi się, że jest w miarę do zrealizowania, bo wiecie, bocian ma głowę mniej więcej tej wielkości, mózg pewnie wielkości szpilki i sobie tak to dobrze wykombinował, więc dlaczego ja bym miał sobie tego nie wykombinować, tak? I oczywiście pojawiły się kłopoty, to znaczy no, będę pół roku w Polsce pracował, wtedy byłem konsultantem, no i będę zarabiał pieniądze, ale co w tej drugiej połowie roku?
Po prostu będę wysyłał maile, słuchajcie, przyślijcie mi kasę, bo już mi się kończy. Jakby tak nie do końca to jest, powiedzmy, nie czułem, żeby to się do końca miało sprawdzić. Więc uznałem, że muszę się do tego jakoś przygotować. Pewnie tak jak bociany. Wiecie, to nie jest tak, że bocian nagle po prostu poczuje, że temperatura jakoś rano już jest zbyt niska. Mówi, no dobra, to ja se lecę. Tak? One budują masę mięśniową, budują zapas tłuszczu. Czytałem gdzieś, przygotowując się na dzisiejsze nasze spotkanie, do tego, że one zmniejszają niektóre organy. Właściwie za wyjątkiem mózgu i płuc, wszystkie inne organy zmniejszają, żeby zmniejszyć wagę ciała. Spotykają się na sejmikach po kilkaset sztuk albo i więcej, po to, żeby się zintegrować, ale też, żeby ustalić cel, pewnie jakoś obmyślić trasę, wyłonić liderów, tych, którzy będą nadawali tempo jakby zmiany, tak? Więc one też się bardzo do tego solidnie przygotowywują. I jak wyglądały moje przygotowania? Pracowałem, tak jak mówiłem, w konsultingu, ale równolegle zacząłem kupować mieszkania na wynajem. I pierwsze kupiłem w 98 roku, czyli to już 18 lat temu. Można powiedzieć, że już z punktu widzenia inwestowania kończę maturę, osiągam jakby wiek dojrzałości. I początkowo to było w Warszawie, później w Łodzi, Katowicach, teraz ostatnio też w Częstochowie i w innych miastach. Miałem bardzo sprecyzowaną strategię inwestowania, o tym powiem jeszcze za chwilkę. I udało się. 7 lat temu, czy nawet trochę ponad 7, w maju 2009 zrezygnowałem z pracy w korporacji i w wieku 43,5 roku zostałem emerytem, wczesnym emerytem. I dzisiaj moją misją od tych 7 lat stało się wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków i robię to na różne sposoby. Czyli po pierwsze dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniami, pokazuję, że nawet w polskich warunkach to było możliwe, to nie jest tylko Kiyosaki, a nawet wręcz staram się przekonać ludzi do tego, że inwestowania w nieruchomości nie wymyśliłem ja, nie wymyślił Kiyosaki, którego pewnie wielu z was tutaj kojarzy. Ludzie robią to już od setek lat, a może nawet i od tysięcy lat. Piszę książki, prowadzę bloga, artykuły, udzielam wywiadów, takie prezentacje jak tutaj. Także bardzo dziękuję, że mam możliwość realizowania mojej misji. Druga rzecz, to staram się cywilizować polski rynek najmu mieszkań, bo w porównaniu do rynku najmu komercyjnego, czyli w centrach handlowych, w biurowcach, to jesteśmy daleko w tyle w mieszkaniówce. Nie tylko powiedzmy w stosunku do sektora komercyjnego w Polsce, ale nawet do mieszkaniówki w Kenii. Ja tak się śmieję, że jesteśmy 50 lat za murzynami. Jakby, no dobrze wiem, dlatego że stamtąd też pochodzę częściowo, tak? Więc to, co tutaj się staram zrobić, to wdrożyć pewnego rodzaju standardy, które w Kenii zostały wdrożone przez Brytyjczyków. Kenia była po prostu brytyjską kolonią. Trzecia rzecz, zarządzamy też mieszkaniami na wynajem. Założyłem firmę, bo po prostu takiej firmy nie było na polskim rynku. To też pokazuje miarę tego, jak ten rynek jest prymitywny. I zarządzamy w tej chwili ponad 2000 mieszkań, w tym tutaj w Bydgoszczy i Toruniu i w innych miastach. Pomagamy też inwestować, kupować. I taka najnowsza nasza inicjatywa to jest crowdfund investing w nieruchomościach, które ma pomóc osobom, które nie dysponują dużym kapitałem, do tego, żeby też mogły zacząć wybierać się jakby w tę drogę w tropiki. Jeżeli chodzi o moją strategię, to jeżeli chodzi o założenia strategiczne, to po pierwsze kupowałem nieruchomości po to, żeby je wynająć. Nigdy po to, żeby sprzedać. W życiu nie sprzedałem do tej pory nieruchomości i nie zamierzam. Czyli nie chcę zarabiać na wzroście ich wartości, tylko na takiej pasywnej gotówce, która wpływa na konto co miesiąc. W momencie, kiedy ta gotówka będzie większa niż gotówka, która wypływa z konta, żeby utrzymać standard życia, do którego się przyzwyczaiłem, to osiąga się wolność finansową. Tak? Więc ja inwestowałem dla wolności finansowej, a nie dla tego, żeby się bogacić. To jest bardzo istotna różnica. I wiem, że wielu ludziom to się myli.
I konsekwencje tego, że się ludziom to myli, jest to, że często kluczą po prostu w miejscu. Dużo robią, a mało daje to efektu. Kolejna rzecz, szedłem na ilość. Czyli im mniejsza kawalerka, im tańsza, tym lepsza, bo za te same pieniądze mogę więcej kupić. Tak? I widziałem pewną siłę w tym, że po prostu tych nieruchomości jest wiele. Nie czekam na właściwy moment. Gdy słyszę takie pytanie, Sławek, czy to jest dobry moment, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, to ja wiem, że osoba, która zadaje to pytanie, czy ona sobie z tego zdaje sprawę, czy nie, to ona myśli kategoriami bogacenia się. Jeżeli by myślała kategoriami wolności finansowej, to to pytanie byłoby totalnie bez sensu. Bo co to znaczy, czy to jest właściwy moment? Odpowiedź na to pytanie mogłaby być, aha, słuchaj, to nie jest chyba dobry moment, może jeszcze ceny spadną, więc poczekaj 5 lat i wolność finansową osiągniesz nie w wieku 40 lat, tylko 45, tak? Albo 50. No, dla mnie im szybciej się osiągnie wolność finansową, tym lepiej, tak? To znaczy nie ma właściwego momentu. Mówi się, że najlepszy moment do rozpoczęcia inwestowania w nieruchomości był wczoraj, a następny najlepszy moment jest dzisiaj. I ja jakby powiedzmy bardzo, jakby zanim nawet przeczytałem tę sentencję, to znaczy czułem ją, tak? I bardzo się z tym identyfikuję. Kolejna rzecz, mimo że byłem konsultantem i wiem, co to jest dywersyfikacja, tak? Że nie należy wszystkich jajek wkładać do jednego koszyka, to ja stosowałem zero dywersyfikacji. Tak? I czułem z tym pewien dyskomfort, ale dopiero gdy przeczytałem, że Warren Buffett, najsławniejszy inwestor na świecie, mówi, że dywersyfikacja jest dla tych inwestorów i inwestorek, którzy nie wiedzą, co robią. Tak? Więc jeśli nie wiesz, co robisz, nie wiesz, w co inwestujesz, nie rozumiesz ryzyk, które podejmujesz, to lepiej jest zastosować taką strategię, którą ja nazywam strategią wiewiórki. Okay? Wiewiórka po prostu chowa, widzisz, że zbliża się zima, wiewiórki jakoś nie odlatują na zimę, więc wiewiórki po prostu gromadzą te orzechy i tam powiedzmy kasztany czy jakieś inne żołędzie i chowają je, gdzie popadnie. Tak? Nawet nie pamiętają, gdzie schowały, pod jakiś konar drzewa, powiedzmy pod jakieś liście, pod ściółkę i z tą nadzieją, że jak naprawdę ich przyciśnie zimą, to coś tam odkopią, trochę śniegu i coś zawsze gdzieś znajdą, tak? Nie stracą wszystkiego naraz. I temu służy właśnie dywersyfikacja. Kolejna rzecz dotycząca, jaki typ nieruchomości. Ja zawsze sugeruję, żeby obrać sobie jeden typ i się ściśle go trzymać, tak? Żeby jak najlepiej zrozumieć ryzyka, które się wiążą z tym inwestowaniem. Bo inwestowanie w nieruchomości jest też ryzykowne. Tak samo jak przejście przez ulicę, czy napicie się wody. Życie po prostu jest ryzykowne, tak? I tutaj nie ma wyjątków, to znaczy od tego. Więc też sugeruję specjalizację. Moją specjalizacją były małe, tanie kawalerki, nie kupowane konkretnie w centrum, ale oczywiście takich dróg dojścia do wolności finansowej jest wiele. Pewnie tak samo jak tras przelotów bocianów do Afryki. One wszystkie nie lecą jedną trasą. Jeśli chodzi o kryteria wyboru, nigdy nie kupuję czegoś pod siebie. Jak słyszę, że ktoś mówi, Sławek, dzwoni do mnie, mówi, słuchaj Sławek, chciałem się z tobą skonsultować, bo znalazłem takie mieszkanie, które mi się bardzo podoba, to jak słyszę coś takiego, to od razu mówię, nie kupuj. Okay? Mieszkanie, nie po to się inwestuje w mieszkanie, żeby to się podobało, po to się inwestuje, żeby ono przynosiło gotówkę. I to najlepiej jak najwięcej w stosunku do kwoty, którą się zainwestowało, tak? Żeby dawało dobry zwrot. Tak samo nie kieruje się nigdy tak zwaną dobrą lokalizacją. Lokalizacja po pierwsze, po drugie, po trzecie, pewnie to słyszeliście ci z was, którzy interesują się inwestowaniem w nieruchomości, to jest bardzo ważne, ale dla nieruchomości w pewnych segmentach, jak na przykład lokale użytkowe, czy powiedzmy nieruchomości takie najbardziej prestiżowe. Natomiast w segmencie, którym ja operuję, czyli to nie jest segment, znowu korzystając z analogii lotniczej, to nie jest segment klasy pierwszej, czy nawet klasy biznes, czy nawet klasy ekonomicznej, tylko to jest bardziej segment low-costowy.
Okay? I w ten segment inwestując, lokalizacja ma trzecio czy czwartorzędne znaczenie. To dlatego w Warszawie, ci z was, którzy są z Warszawy, czy często tam bywają, wiecie, że te low-costowe linie odlatują z lotniska, z Modlina, na które nie można dojechać, jakby powiedzmy, jak rano jest odlot, to właściwie trzeba by tam nocować wcześniej, ewentualnie dojechać taksówką, tak? A mimo to ludzie latają. To lotnisko bardzo szybko się rozwija. I inwestowanie w nieruchomości, odkryłem, jest bardzo podobne do inwestowania w linie lotnicze. Nie bez kozery te, powiedzmy, Concorde, czyli coś, co było jeszcze ponad pierwszą klasą, już nie istnieje, tak? Linie te tradycyjne, powiedzmy typu Alitalia, czy Iberia, czy powiedzmy Malew, przeżywały trudności. LOT musiały być dotowane, żeby je w ogóle utrzymać w powietrzu, tak? A zarabiają te low-costowe. Kolejna rzecz, finansowanie. Początkowo kupowałem za gotówkę. To też pytanie, które często pada. Jest też bardzo ciekawym pytaniem i totalnie bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że w 1998 roku nie było w Polsce możliwości wzięcia kredytu hipotecznego. Po prostu nie było takiej opcji, nie było takiej oferty. Więc wtedy kupowało się tylko i wyłącznie za gotówkę. Później brałem kredyty, gdy one weszły na rynek, potem banki mi odmówiły, obraziłem się, powiedziałem, dobra, mój plan jest taki, żeby zimować w tropikach, chciałem z wami, ale jak wy macie jakieś kłopoty, ja sobie sam bez was też poradzę. Tak? Jeżeli chodzi o zarządzanie, to początkowo opiekowałem się tymi mieszkaniami sam, później pomagała trochę żona. Teraz już od wielu lat opiekuję się moimi mieszkaniami w Missouri i właściwie ja nic nie robię z tymi mieszkaniami osobiście. I wielu z nich nigdy nie widziałem. Po prostu nigdy w nich nie byłem, nigdy ich nie oglądałem. Po prostu to jest coś, co robi za mnie ktoś, tak? Konkretnie w Missouri. Od czego mogłabyś zacząć ty? Wiecie, ja jak zaczynałem, byłem takim, powiedzmy, pojedynczym bocianem, który zaplanował sobie, że poleci do Afryki, tak, na zimę. Nie było wtedy szkoleń, nie było książek poświęconych nieruchomościom, nie było TEDx-a, nie było ekspertów, od których można było czerpać wiedzę, nie było kredytów hipotecznych, tak jak wspominałem, nie było portali internetowych, gdzie można było ogłaszać mieszkanie, tak, czy znajdować. Więc całej tej infrastruktury nie było. Dziś to jest, więc warto do tego sięgać. Możecie też sięgać, czerpać z wiedzy ekspertów. Pojawiły się nowe formuły inwestowania, jak na przykład ten crowdfund investing. Tak, więc jakby tych możliwości jest wiele. I crowdfund investing polega w skrócie na tym, że minimalny wkład jest 10 tysięcy złotych i obejmuje się udziały w spółce z OO, czyli takiej, która jest najbardziej znana i powszechnie rozumiana. I ta spółka realizuje konkretny cel inwestycyjny. I te cele mogą się różnić. Jedna spółka ma cel związany z flippingiem na przykład kamienicy. To jest najbardziej dochodowa część inwestowania w nieruchomości. Na tym można najwięcej zarobić, mówiąc skrótowo. Inne spółki zbierają kapitał. Ten kapitał jest inwestowany w zakup, remont i wynajęcie mieszkania, czy mieszkań, portfela mieszkań i udziałowcy czerpią przychody z najmu, no w proporcji oczywiście do objętych udziałów. Tak więc to jest taka formuła, która funkcjonuje od niedawna. I więc jeśli masz dosyć, powiedzmy, swojej pracy, czy właśnie chcesz realizować swoje hobby, o którym mówił Bartek, i nie musisz się obawiać, żeby twoje hobby koniecznie zarabiało na utrzymanie twojego standardu życia, no to masz wybór. Możesz lecieć do celu tak jak bociany, albo wybierać się jak sójka za morze. Tak? Także dzięki wam i życzę wam sukcesów i wolności. Dziękujemy bardzo.